Stanisław Janecki, a gościem we wtorek 29 grudnia jest pan Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Halo? Panu witam państwa. O, mamy pana posła. Świetnie, tak. Cieszę się bardzo. Jeszcze w starym roku, to nawiążę do tego, co zapowiadane jest w starym roku. Koalicja Obywatelska, a szczególnie Platforma Obywatelska, ogłosiła, że przygotowuje coś w rodzaju czarnej księgi, jednej, a może więcej, pandemii, czyli poczynań rządzących podczas pandemii. Czy to oznacza, że pandemia stanie się, czy już się stała i będzie istotnym czynnikiem polskiej polityki w roku 2021? Myślę, że pandemia jeszcze przez pierwszy kwartał będzie istotnym tematem dla Polaków, ale również i dla świata polityki. Tym bardziej, że minie zaraz w marcu rok od tego, jak się ta pandemia zaczęła i można już konstruować pewne oceny takie bardziej generalne niż bieżące, wynikające z na przykład niezadowolenia związanego, nie wiem, z zamykaniem branży hotelowej, gastronomicznej, fitness, zamykania galerii handlowych, otwierania, znowu zamykania. Będzie już jakby taki punkt odniesienia na tyle daleki, że już będzie można oferować jakieś takie oceny, znaczy nie jakieś, tylko oceny w takim generalnym, w generalnej perspektywie, czy rząd sobie z tym radzi, albo kto sobie z tym radzi. A czy można zyskać? Czy jest spójność? Czy można zyskać politycznie na czymś takim? Przyglądałem się Europie i tam specjalnie opozycja nie zyskuje na tym, a nawet nie próbuje zyskiwać na tym, bo to jest uznawane za ogólnonarodowe nieszczęście i wszyscy się zastanawiają, jak z tym walczyć. Oczywiście to jest element też walki politycznej. W Stanach Zjednoczonych była to sprawa elementem kampanii prezydenckiej. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu zdecydowała o wyniku. Czy w Polsce miało być inaczej niż na razie jest w Unii Europejskiej i będzie to istotny czynnik? Znaczy, absolutnie rządzący w Polsce koronawirusa wykorzystują do rywalizacji politycznej od wielu miesięcy i tego przykładem są różnego rodzaju konferencje prasowe na tle, a to szpitala tymczasowego, który potem okazuje się, że nie jest żadnym szpitalem tymczasowego, a to na tle największego samolotu świata, w którym przyjeżdżają maseczki, które nie mają żadnych certyfikatów. Także to się wszystko, a to jedzie premier i pokazuje się na tle jakiejś tam fabryki od dyspenserów do dezynfekcji rąk, czy tam jedzie do Orlenu i pokazuje linię produkcji właśnie płynu do dezynfekcji. Oczywiście wykorzystują to bardzo sprawnie, to muszę przyznać. Natomiast nie ma powodu, dla którego opozycja nie może teraz podsumować tego całego roku, odrzeć to wszystko z tego PR-owego sosu i pokazać, jak to wszystko wygląda. Ale dobrze, że pan przypomina kwestię, że pan się przygląda Europie, bo też przypominam Wielką Brytanię, której premier długi czas nie wierzył w koronawirusa, a potem sam na niego zapadł. Bo ja zostawiam bardzo takie, bardzo konkretne pytanie. Niech się premier Morawiecki zdecyduje, czy to jest tak, jak mówił jeszcze jakiś czas temu, że my jesteśmy wzorem dla Europy, czy to jest tak, że my naśladujemy to, co dzieje się w Europie. Bo w tej kwestii, choćby nawet w tej kwestii, pan premier Morawiecki jest bardzo niekonsekwentny. To znaczy w zależności od tego, co mu jest wygodne, To na to się powołuje. Albo się powołuje, że to cała Europa za nami podąża, przyglądają się naszym rozwiązaniom. A teraz jak zamkną hotele, restauracje, stoki narciarskie, tak naprawdę od wczoraj jesteśmy w takim lockdownie, tak to trzeba powiedzieć, to wtedy okazuje się, że
robimy to, co nasi sąsiedzi i o co wam chodzi. A czy to nie zależy, panie pośle szanowny, od liczb po prostu? Jeśli była ta wysoka liczba nowych przypadków, sięgająca nawet 30 tysięcy i umieralność przekraczająca 500 osób na dobę, no to był alarm. I we wszystkich krajach europejskich, gdzie tego typu liczby się pojawiały, pojawiały się też obostrzenia, a nawet godzina policyjna i znacznie większe restrykcje niż w Polsce. Może to jest po prostu elastyczne reagowanie na to, co przynosi rzeczywistość. Znaczy, wie pan, mógłbym nawet przyjąć to twierdzenie, które pan przed chwilą zaprezentował, ale choćby najlepszy przykład słynnego Sylwestra, który jeszcze 2 tygodnie temu miał być powodem jakiejś narodowej tragedii, jak ludzie wyjdą i będą świętować nadejście nowego roku. I wtedy pogróżki w stylu, no jak tylko wyjdziecie, to was tam policja spisze. Ja już widziałem nawet jakieś okulniki w jednej z wojewódzkich komend policji, które mówiły, że kasujemy wszelkie zwolnienia, znaczy takie zwolnienia okazjonalne, urlopy, bo my musimy tu dopilnować Polaków, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Po czym 2 dni temu dowiadujemy się od premiera, że tak naprawdę to nie ma się co przejmować, bo no my namawiamy Polaków, żeby zostali na Sylwestra, no ale niestety przepisy, które wprowadziliśmy, no nie są skuteczne, o czym mówili przecież konstytucjonaliści kilka tygodni temu i wtedy na nich pohukiwano, że są po prostu prowokatorami i chcą śmierci tysięcy Polaków. No a nagle premier mówi, no tak, prawda jest taka, że my niestety, żeśmy nie zrobili tego dobrze, no więc tylko namawiamy premier, Polaków, żeby zostali w domu. Tak nie powiedział. Premier powiedział, że jest rozporządzenie ograniczające poruszanie się, na co pozwala ustawa przyjęta w 2008 roku przez koalicję Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale panie pośle, czy my musimy mieć bat nad sobą, żeby realistycznie działać na rzeczywistość? Czy nie przekonuje pana to, że wciąż, że te ograniczenia mogą coś jednak dać, jeśli się odpowiada za to, że służba zdrowia jest na granicy wydolności, nie tylko w Polsce, i że jest ta wysoka umieralność, no to każde ograniczenie jest działaniem prewencyjnym, a nie utrudnianiem życia obywatelom i odbieraniem im wolności. Panie redaktorze, zaczęliśmy naszą rozmowę na temat raportu odnośnie Polski w pandemii i ja mówię o pewnych ogólnych ocenach i pokazuję panu wiele przykładów bardzo dużej niespójności w tym, co mówi rząd i co robi. To znaczy wprowadza martwe prawo, które okazuje się, do czego sam się przyznaje, nie jest skutecznym prawem. Jeżeli pan wraca do rozwiązań europejskich i do rozwiązań polskich, to pan dobrze wie, że rząd znowu przygotował jakąś hybrydę, jakąś taką konstrukcję mieszaną, która w ogóle nie wiadomo czym jest. Bo powołuje się pan na ustawę, która jeszcze była przyjęta za poprzednich rządów i to była ustawa, która mówi jasno, co w stanie klęski żywiołowej się dzieje. Co zrobił rząd PiSu? Wymyślił następną ustawę, tak zwaną ustawę covidową. To nie dotyczy klęski żywiołowej. Tylko epidemii i chorób zakaźnych. Epidemii, dokładnie, przepraszam, dobrze. I mamy oprócz tego 3 stany nadzwyczajne, z których można było skorzystać. Myśmy o tym mówili na wiosnę. I też warto do tego wrócić. Co zrobił rząd PiS-owski? Powyjmował pewne zapisy, większość zapisów. Czyli opozycja chce stanu wyjątkowego i ograniczenia praw obywatelskich. Bardzo to jest pyszne. Nie, panie redaktorze, to jest pana interpretacja. Może pan sobie tak to interpretować, ale nie jest to zgodne z prawdą. Ale może pan sobie różne rzeczy interpretować. Ale opozycja namawiała przecież, łącznie z terminem wyborów, żeby wprowadzić jakiś ze stanów nadzwyczajnych. Ale oczywiście, bo uważamy, że to na przykład by pozwoliło dzisiaj w prosty sposób hotelarzom, restauratorom, właścicielom branży fitness, również najemcom różnego rodzaju. Oczywiście. A dzisiaj ta sprawa nie jest niestety dość oczywista i prawdopodobnie będzie oznaczała wieloletnią walkę w sądzie. A jak wielkie koncerny by wystąpiły o odszkodowania miliardowe, to co? Wszyscy na rynku płacili. W europejskim mają te same prawa, panie redaktorze. I dobrze pan wie, że jeżeli odwołuje się pan do europejskich rozwiązań,
tam finansowanie i pomoc przedsiębiorcom naprawdę wygląda tak, że każdy to odczuwa. U nas tylko słyszymy od pana premiera mantrę i od pisowskich działaczy, mantrę pod tytułem, że już tam ileś miliardów wydano na ratowanie miejsc pracy. A to dlaczego w Polsce upada znacznie mniej firmy niż we Francji, Hiszpanii czy Włoszech, skoro jest tak źle? Nie możemy teraz jeszcze przesądzać, jaki będzie finał. Ja podam panu tylko kilka przykładów. Przykład pierwszy. Dajemy z tarczy pierwszej PFR-u pieniądze na ratowanie miejsc pracy. I oczywiście w lecie te miejsca zostały uratowane. A niech mnie pan zapyta, ile hoteli w takich miejscowościach górskich jak Szczyrk, Zakopane, czy Szklarska Poręba, Karpacz, ilu dzisiaj tam pracuje pracowników? Są wszyscy pozwalniani. I to jeszcze nie jest widoczne w statystykach. Ja dlatego chłodzę trochę entuzjazm pisowskich polityków, którzy mówią, no przecież wskaźniki bezrobocia są niskie. Są niskie, bo ci ludzie dopiero teraz zaczynają być albo na zwolnieniach, albo jeszcze toczy się okres wypowiedzenia. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało właśnie w lutym, w marcu. I dlatego uważam, że podsumowanie przez opozycję całego stanu pandemii i tym, jak sobie zarządza tym rząd, będzie bardzo dobrym momentem, bo będziemy mieli taki szeroki punkt odniesienia. Nie na zasadzie tu i teraz, bo akurat dzisiaj się ludzie nie zgłosili do urzędu pracy, to jeszcze mamy niewielki poziom bezrobocia. Tylko właśnie w kontekście takiego całorocznego zarządzania, wsypywania miliardów złotych, które oczywiście są potrzebne, jest pytanie, czy w tych miejscach i w takiej formie. Bo mamy słynne wyliczanki z kodami PKD, że komuś się należy pomoc PFR-u, a komuś nie, bo to PKD nie jest u niego na pierwszym miejscu. Mówimy tu na przykład o branży wystawienniczej czy eventowej, która od wielu miesięcy nie dostała żadnej pomocy. No to zostało objęte. Branża inwentowa została objęta tą tarczą tak zwaną 6.0. No, ale ile miesięcy walki było? Przecież oni tak naprawdę stoją od marca. Nic tam się nie dzieje, dopiero wchodzi. Nie, panie redaktorze, wystarczy tylko słuchać opozycji. Dlatego mówię o tym, ale co takiego opozycja? Ale za nic opozycja nie odpowiada, to bardzo łatwo jej powiedzieć. Opozycja, panie redaktorze, znowu, prześledźmy to, co mówiła opozycja od samego początku. Mówiła o testach? To pohukiwano na nas. Mówiono, że co wy się czepiacie o testy. Potem nagle ogłoszono, testy dla wszystkich, tak? Testów, co jest nierealne testów. I nie stosuje tego żaden kraj, no może poza Tajwanem. Słowacja na przykład przeprowadziła testowanie dla wszystkich. Wiele krajów o wiele szybciej 4,5 zaczęło miliona testować ludzi. 4,5 miliona ludzi. To jest łatwiejsze. Mówiliśmy o pomocy, o zwolnieniu z ZUS-u wszystkich firm, a niewybranych. To pohukiwano na nas, ale po cichutku za 2 miesiące czy tam za miesiąc wprowadzono przy kolejnej nowelizacji ustawy, że to trzeba zrobić. Mówiliśmy, że medycy powinni, którzy walczą z koronawirusem, powinni dostać większe pieniądze. To zaczęto mówić, że jednak nie ma pieniędzy na to w budżecie państwa. Bez opozycji w ogóle wszystko by się zawaliło. Bardzo jesteśmy wdzięczni za tę opozycji. Tak, pan Paweł Pancyliusz, dziękuję bardzo poseł za Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.